Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 9 września 1987 roku. Cykl katechez o Jezusie Chrystusie skoncentrowany jest na objawionej rzeczywistości Boga człowieka. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest to rzeczywistość spójna, objawiona w jedności Osoby Chrystusa. Rzeczywistość, której nie możemy traktować rozłącznie, ani tym bardziej oddzielnie. Niemniej z uwagi na właściwości naszego ludzkiego poznania, które jest analityczne i stopniowe, a poniekąd także na sposób przedstawienia tej prawdy w samym źródle objawienia, przede wszystkim w Piśmie Świętym, staramy się naprzód wskazywać na to, co świadczy o Bóstwie, a z kolei na to, co świadczy o człowieczeństwie tego samego Chrystusa. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem, synem współistotnym Ojcu i Duchowi Świętemu. Kiedy w Ewangelii używa w odniesieniu do swojej osoby zwrotu: Ja jestem, to znajdujemy w tym echo imienia, jakim Bóg nazwał siebie wobec Mojżesza. Ponieważ Chrystus stosuje do siebie to samo: Ja jestem, wypada przypomnieć, że imię to oznaczało Boga nie tylko jako absolut, samoistnienie istnienia. Ale jako tego, który zawarł przymierze z Abrahamem oraz jego potomstwem, i który w imię tego przymierza posyła Mojżesza, aby wybawił Izraela, czyli potomków Abrahama, z niewoli egipskiej. Tak więc owo ja jestem, ma zarazem znaczenie soteriologiczne. Mówi o Bogu Przymierza, który jest z człowiekiem, podobnie jak z Izraelem, aby go zbawić. Pośrednio mówi o Emmanuelu. Bogu z nami. Chrystusowe Ja Jestem z Ewangelii przede wszystkim Janowej należy rozumieć w ten sam sposób. Wskazuje ono z jednej strony w kierunku boskiej preegzystencji, słowa Syna, o czym była mowa w katechezie poprzedniej, a równocześnie mówi o wypełnieniu się Izajaszowej zapowiedzi Emanuela, czyli Boga z nami. Ja Jestem oznacza więc także zarówno w Ewangelii Janowej, jak i u synoptyków: Jestem z wami. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Prawda o zbawieniu, soteriologia, wpisana w objawienie imienia Bożego już w Starym Testamencie, zostaje potwierdzona do końca przez samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. W tym właśnie znaczeniu, Syn Człowieczy jest prawdziwym Bogiem, synem współistotnym Ojcu, który zechciał być z nami. Aby nas zbawić. Te wstępne uwagi musimy stale mieć w pamięci, kiedy staramy się wydobyć z Ewangelii wszystko to, co świadczy o Bóstwie Chrystusa. Niektóre fragmenty Ewangelii mają tu szczególne znaczenie. Przede wszystkim ten, w którym Mistrz, prowadząc swoją ostatnią rozmowę z apostołami w przeddzień męki, mówi o domu Ojca, w którym idzie przygotować im miejsce. Gdy zaś Tomasz pyta o drogę, Jezus odpowiada. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jezus jest drogą, gdyż nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Co więcej, kto Jego widzi, widzi i Ojca. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Gdy w tym kontekście słyszymy Ja jestem prawdą i życiem, można to zrozumieć tylko jako właściwości Bożej Istoty, Istoty Prawdy, Istoty życia. Jezus nazajutrz powie do Piłata. Ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Świadectwo prawdzie może dawać człowiek, ale być prawdą może tylko Bóg, gdyż jest to właściwość wyłącznie boska. Jeśli więc Jezus jako prawdziwy człowiek daje świadectwo prawdzie, to świadectwo takie ma swoje źródło w tym, że sam jest prawdą, w odwiecznej prawdzie Boga. Ja jestem prawdą. I dlatego też może powiedzieć, że jest światłością świata. Kto idzie za nim, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Analogicznie, gdy Jezus mówi: Ja jestem życiem. Człowiek, stworzenie, może mieć życie, może je także dawać, tak jak Chrystus daje swe życie za zbawienie świata. Kiedy mówi o tym dawaniu życia, mówi jako prawdziwy człowiek. Lecz jest życiem gdyż jest prawdziwym Bogiem. Przed wskrzeszeniem Łazarza Jezus sam o tym mówi, zwracając się do jego siostry Marty: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Istotnie w zmartwychwstaniu potwierdziło się ostatecznie, że Syn Człowieczy posiada życie niepodległe śmierci, że jest życiem, a więc jest Bogiem. Dlatego też jako Ten, który jest życiem, może dawać życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Może także stawać się w Eucharystii chlebem życia chlebem żywym, który stąpił z nieba. W tym znaczeniu też Chrystus porównuje siebie do krzewu winnego, który ożywia wszystkie lato rośle w Niego wszczepione czyli wszystkich członków Jego mistycznego ciała. Oprócz tych znamiennych wyrażeń, które naprowadzają nas na tajemnicę Bóstwa utajoną w Synu Człowieczym, są jeszcze inne, bardziej obrazowe wyrażenia. Poprzez które Bóg przymierza mówił o sobie w Starym Testamencie, zwłaszcza przez proroków, a które w Ewangelii Jezus odnosi do siebie. Dotyczy to przede wszystkim obrazu pasterza. Znana jest dobrze przypowieść o dobrym pasterzu, w której Chrystus mówi o sobie i swoim zbawczym posłannictwie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. U Ezechiela czytamy. Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie piecze. Ja sam będę pasł moje owce, zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię. Będę pasł sprawiedliwie. A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, ja zaś Bogiem Waszym. Podobny obraz znajdujemy również u Jeremiasza. Mówiąc o sobie jako o dobrym pasterzu, Chrystus wskazuje na swe odkupieńcze posłannictwo. Daje życie moje za owce moje. Równocześnie jednak, przemawiając do słuchaczy, którzy znali proroctwo Ezechiela i Jeremiasza, wskazuje dość wyraźnie na swoją tożsamość z tym, który w Starym Testamencie mówił o sobie jako o troskliwym pasterzu, stwierdzając równocześnie: Jestem Bogiem Waszym. Bóg Starego Przymierza przedstawiał siebie w nauczaniu proroków również jako oblubieńca Izraela, swojego ludu. Bo małżonkiem twoim jest Twój stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów, odkupicielem Twoim, święty Izraela. Wiadomo, że Jezus wielokrotnie nawiązuje do tego podobieństwa w swym nauczaniu, a zostanie ono w pełni rozwinięte w listach świętego Pawła, który przedstawia Chrystusa jako oblubieńca swego kościoła. Wszystkie te i podobne wyrażenia nabierają w nauczaniu Jezusa pełnego znaczenia, gdy odczytujemy je w całkowitym kontekście tego, co Chrystus czynił i mówił. W niniejszym cyklu kateches należy je także stale wiązać, jako poszczególne jednostki tematyczne, z całokształtem rozważań o Bogu człowieku. Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jestem. Jako imię Boga wskazuje na Bożą Istotę, której właściwościami, atrybutami, są prawda, światłość, życie, ale również to, co się wyraża przez podobieństwa dobrego pasterza i oblubieńca. Ten bowiem, który powiedział o sobie: Jestem, który jestem, przedstawił się równocześnie jako Bóg Przymierza, jako stworzyciel i odkupiciel zarazem, jako Emanuel, Bóg, który zbawia, to wszystko w Jezusie Chrystusie znajduje swe potwierdzenie, swe wcielenie. W cyklu katechez chrystologicznych, to znaczy poświęconych prawdzie wiary o Jezusie Chrystusie, wchodzimy powoli w to, co jest centralną tajemnicą Jezusa Chrystusa – Bóg Człowiek. I już poprzednia katecheza dotyczyła tego tematu, koncentrując się przede wszystkim na wielokrotnym wyrażeniu Chrystusa – Ja Jestem. Ze względu na to, że wyrażenie to jest imieniem Boga ze Starego Testamentu z Księgi Wyjścia. Tym imieniem ja jestem, Bóg mówił do Mojżesza, i tym imieniem ja jestem, Chrystus mówi o sobie do swoich słuchaczy. Dzisiaj posuwamy się zwolna naprzód w poszukiwaniu tych śladów, tych miejsc w Ewangelii, które wskazują na bóstwo Chrystusa. Jakkolwiek bowiem Bóg-Człowiek jest jednością w Jezusie Chrystusie. To nasz ludzki umysł musi stopniowo rozważyć jeden i drugi aspekt, jedną i drugą rzeczywistość, poniekąd z osobna. Jezus Chrystus jako Bóg, Jezus Chrystus jako człowiek. Poniekąd z osobna, wiedząc, że chodzi tu wciąż o jednego i tego samego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj uwagę naszą zwraca jedno zdanie przede wszystkim. Tych zdań mających podobne znaczenie jest więcej. Na przykład. Zdanie wypowiedziane przy ostatniej wieczerzy, w przeddzień męki, kiedy na pytanie o drogę prowadzącą do domu Ojca Jezus odpowiada: Ja jestem drogą, ale mówi jeszcze dalej: Ja jestem prawdą i życiem. Przed Piłatem powie: Przyszedłem po to na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Można powiedzieć, że tak mówi człowiek, człowiek daje świadectwo prawdzie, ale żaden człowiek nie jest prawdą. Prawdą może być, i jest tylko Bóg. Tak samo i życiem. Ja jestem życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. W tym dramatycznym momencie przed wskrzeszeniem Łazarza Jezus powie do siostry Łazarza Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Życiem, które się w tym zmartwychwstaniu objawi i potwierdzi. Takie życie nie przysługuje człowiekowi. Takie życie, które przezwycięża śmierć, może być tylko atrybutem Boga. Tak więc, badając pisma, Ewangelię, doczytujemy się tego wszystkiego, co Chrystus przy całym swoim sposobie wyrażania się, który był bardzo dyskretny, najbardziej lubił posługiwać się o sobie wyrażeniem Syn człowieczy, świadczy o swym Bóstwie. Rzecz znamienna, że o tym Jego Bóstwie świadczy też w szczególny sposób przenośnia o dobrym pasterzu, bardzo dobrze nam znana. Zdawałoby się tak bardzo ludzka pasterz, człowiek jednakże trzeba pamiętać, że tą przenośnią posługiwał się w Starym Testamencie u proroków Bóg Jahwe, Bóg Starego Testamentu, kiedy mówił o sobie jako o pasterzu Izraela. Kiedy Chrystus o sobie mówi jako o dobrym pasterzu, nawiązuje do tamtego samoobjawienia się Boga i samookreślenia się Boga, które świadczyło o Jego Bóstwie o Bóstwie tego, który jest. Bo ten, który jest, to znaczy również, ten, który jest dla Was, z Wami, Bóg Przymierza. Tych kilka myśli z dzisiejszej katechezy, przynajmniej fragmentarycznie, przekazuję Wam tutaj zgromadzonym, prosząc równocześnie o modlitwę w intencji tej ważnej podróży pasterskiej, którą mam podjąć jutro, następnej po odwiedzinach w Polsce do Stanów Zjednoczonych. Równocześnie wspominamy dzisiaj polskich rolników. Pamiętam wspaniałe spotkanie z nimi w Tarnowie w miesiącu czerwcu. Jeszcze raz prosimy Boga o siły ducha i o roztropność społeczną dla tego wielkiego stanu, na którym od wieków opierała się ojczyzna dla tych, którzy żywią i bronią, jak się mówiło o nich zawsze. Modlimy się za nich, ażeby wytrwali na swoim posterunku bo ziemia to jest posterunek jak tego uczył nas kardynał Stefan Wyszyński, nawiązując zwłaszcza do chłopów Rejmonta. Pate noste, pies in ceri, Sancti vice tu, noven tu, Adveni a tu, Ia voluntas tua, Sicur in cielo, ed in terra, Padre nostro quotidiano, dando vi sogie, che dimette noi vi vita nostra, sicura i nostri victimori, de devi vostri e ne si in, in tentazione, se liberano samo.